Dzisiaj chcielibyśmy mówić o systemie lasów miejskich, które chcemy, aby pojawiły się w naszym mieście. Mówimy o nowoczesnej technologii sadzenia lasów, które rosną 10 razy szybciej, 30 razy bardziej gęstej oraz 100 razy bardziej bioróżnorodnie. Jest to metoda japońskiego botanika, która została skonstruowana na potrzeby Japonii, które wiemy, że z terenem ma duże kłopoty i duże zagęszczenie. Ale te lasy rosną, proszę Państwa, 10 razy szybciej. Trzeba dobrać odpowiednie gatunki roślin, które pozwolą nam na zalesienie naszego miasta. Nie mówimy tu o potężnych areałach i hektarach, które zostałyby przeznaczone na lasy, jednak w każdej dzielnicy uważamy, że powinny powstać lasy miejskie tuż przy osiedlach wielkości boisk piłkarskich. Miasto Opole posiada w swoim zasobie, w swoim banku ziemi działki miejskie, które można przeznaczyć na zalesienie takich terenów. Jedną z takich lokalizacji to jest ulica Krapkowicka przy Lidlu. Zaraz tam znajduje się działka miejska, którą można wykorzystać. Na Nowej Wsi Królewskiej również przy cmentarzu również znajduje się działka, którą można zagospodarować. Jak i również na przykład przy osiedlu przy ulicy Gospodarczej również jest jedna 5-6-arowa działka miejska, którą można wykorzystać. Takich działek jest sporo, które miasto może przeznaczyć na tego typu miejsca, które zalesią miasto. Jest to bardzo ważna inicjatywa, którą chcemy dopilnować w następnej kadencji. Oczywiście to nie jest jedna kadencja, bo te lasy powstaną w dwie kadencje. 10 lat, 10-15 lat jest potrzebne, aby te drzewa były takiej wielkości, jakiej byśmy chcieli. Natomiast to jest pierwszy krok. No, musimy doprowadzić do tego, aby nasze miasto było jak najbardziej zielone i w pobliżu miejsc, gdzie nasi mieszkańcy mieszkają, mieli jak najwięcej zieleni. Drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne, które w sposób korzystny wpływają na nasz organizm, ponieważ mają działanie antyseptyczne. Przykładem takiego drzewa jest sosna, która ma zbawienny wpływ na nasz organizm, dlatego że przede wszystkim bardzo łagodzi negatywne nasze odczucia, bardzo wzmacnia nasz organizm, a szczególnie korzystny wpływa na układ oddechowy. Ludzie coraz częściej zaczynają myśleć o takim powrocie do natury. Bardzo byśmy chcieli, aby każdy możliwy teren został zagospodarowany, obsadzony kwiatami, krzewami, drzewami. Chcielibyśmy, aby miasto było miastem kolorowym, przyjaznym, zielonym i służącym nam mieszkańcom. Dlatego będziemy się starali walczyć o te zielone tereny w kadencji kolejnej Rady Miasta. To jest temat numer jeden. My powinniśmy się skupić na tym, aby tej zieleni było więcej, tej betonozy było mniej w mieście. Mamy plany, mamy tu projekty, mamy pewnego rodzaju tam koncepcje, jak to zmienić, jak zrobić to, żeby te podwórza wszystkie, szczególnie na Śródmieściu, tam gdzie są takie piękne, wielkie tereny wewnętrzne, żeby je zrewitalizować. Chcemy, aby mieszkańcy, którzy mieszkają w tych wielkometrażowych tam mieszkaniach, mają piękne budynki, piękne elewacje, żeby te podwórza były też fajne. Zaniedbania są od kilku tam kadencji, jeśli chodzi o to, aby mieszkańcy, którzy mieszkają w Śródmieściu, w centrum miasta, i posiadają piękne lokalizacje, mieli tak bardzo zaniedbane podwórza. Na tym będziemy się skupiali, tak aby tej zieleni było w mieście dużo, aby te płuca miasta były w Śródmieściu. Powinniśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób pozyskać nowych mieszkańców dla Opola i Opolszczyzny, bo wiemy, jak wygląda sytuacja demograficzna w naszym regionie. I dla wielu młodych ludzi bardzo ważnym czynnikiem jest właśnie zieleń miejska, czyli to, co ich otacza. I takie tereny zielone w miastach są jednym z decydujących czynników dla tego, gdzie ludzie wybierają, bo po prostu miejsce do życia, oczywiście poza pracą.